Za nami pierwsza konferencja organizowana przez Zakład Odazotowania Spalin Rafako SA. W Kędzierzynie-Koźlu rozmawiano o nowych technologiach z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne instalacje ochrony środowiska dla energetyki i przemysłu. Przegląd instalacji od azotowania to tytuł dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się 20 października w hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu. Nie jesteśmy sami w organizowaniu tego przedsięwzięcia. Mamy tutaj szereg partnerów, którzy wspólnie z nami realizują różnego rodzaju projekty w zakresie odazotowania spalin. Dlaczego różnego rodzaju? Bo chcemy przybliżyć wszystkie właśnie technologie, które w obszarze odazotowania spalin występują, tak ażeby to, co się za chwilę wydarzy, czyli nowe konkluzje BAT, nie były dla nikogo zaskoczeniem. Tutaj bardzo dużo mówimy oczywiście o energetyce zawodowej, ale też o sektorze energetyki cieplnej i przemysłowej. Jak kontynuowała prezes Rafako, instalacje od azotowania spalin jako jedne z instalacji pozwalających spełnić nowe wymagania środowiskowe są inwestycyjnie poważnym wyzwaniem i skomplikowanym produktem z punktu widzenia technologicznego. Nasza technologia jest najmłodszym dzieckiem Rafako. Pierwsza inwestycja rozpoczęła się w 2011 roku. I nie ukrywamy, że Rafako kojarzone jest przede wszystkim z olbrzymimi inwestycjami budowy kotłów i bloków energetycznych. Odczuliśmy jako zakład, jako ochrona środowiska potrzebę propagowania również wśród innych podmiotów niż nasi główni klienci, którzy nas znają, tematyki związanej z ochroną środowiska, a przede wszystkim z produktem odazotowania spalin. Stąd pomysł na taką konferencję. Dodatkowo konferencja ta jest dedykowana zarówno do klientów naszych aktualnych, jak i również do klientów przyszłych, nowych, którzy do tej pory nie byli w portfolio naszymi klientami, czyli do mniejszej energetyki cieplnej, a przede wszystkim energetyki przemysłowej. Jako lider w realizacji instalacji ochrony środowiska właśnie musimy być szczególnie aktywni po to, żeby edukować naszych przyszłych klientów, gdyż wychodzimy poza energetykę zawodową, zaczynamy wchodzić w energetykę cieplną, w energetykę przemysłową i często są to nasi potencjalni klienci, których trzeba wyedukować i trzeba im powiedzieć o tym, jakie nowe wymagania środowiskowe nakładają na nie normy unijne i co dla nich możemy zrobić, co dla nich jest najbardziej optymalne, bo tak jak była mowa na jednej z konferencji niedawnych, nie ma uniwersalnej odpowiedzi, nie ma złotego rozwiązania. Tak naprawdę my podchodzimy do każdego klienta indywidualnie po to, żeby ten koszt związany z wdrożeniem technologii obniżenia szkodliwych emisji do środowiska był dla niego akceptowalny. Program konferencji był bardzo bogaty. Organizatorzy starali się, by tematyka podejmowana podczas wykładów zilustrowała różne aspekty związane z instalacjami ochrony środowiska. Pierwszy ten z referatów, który wygłosiła pani Magdalena Kalmuk, był oczywiście poświęcony konkluzjom BAT, bo to jest temat przewodni ostatnio w większości konferencji, w których uczestniczymy. Natomiast pozostałe referaty są już poświęcone typowo naszemu produktowi, naszej technologii, metodologii realizowania w rozbiciu na poszczególne węzły instalacji, jak również zaproszone inne osoby, nasi podwykonawcy, którzy w szczegółach już potem opowiadają o urządzeniach zastosowanych w tych naszych instalacjach. Wydaje mi się, że ponieważ jest to pierwsza nasza taka konferencja, mamy nadzieję, że będzie to konferencja cykliczna, jest ona poświęcona oczywiście instalacjom odazotowania spalin, ale nie jak do tej pory to było zawsze dla energetyki zawodowej, ale zaprosiliśmy również grono osób z innych gałęzi przemysłu, zarówno przemysłu dla szkła, przemysłu cementowego. Poprzez konferencję Zakład Odazotowania Spalin Rafako SA wyszedł naprzeciw potrzebom swoich potencjalnych klientów i wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie pozostawi ich z problemem. Wszyscy podkreślają, że te konkluzje BAT wejdą w życie po 4 latach od momentu oczywiście wydania samej decyzji. 4 lata to się tak wydaje, że to jest dość długi okres, ale w świetle przygotowań, kiedy trzeba rozpisać przetarg, kiedy trzeba dokonać wyboru rozwiązania, a potem już samej realizacji i budowy, może się okazać, że to wcale nie jest taki długi okres. A ponieważ większość tych mniejszych przedsiębiorstw będzie musiało wykonać jakiekolwiek prace, modernizacje bądź nowe instalacje, to mogą się wszyscy wtedy
nałożyć terminowo i będzie to dosyć trudne do zrealizowania. Dlatego chcemy wyjść już teraz do klienta i szeroko o tym mówić, żeby klient również miał świadomość tego, że tego czasu nie ma aż tak dużo. Podczas konferencji poruszono temat nowo budowanego bloku w pobliskich zakładach azotowych. Elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby grupy Azoty ZAG S.A., spełniającym surowe normy środowiskowe. Z punktu widzenia grupy Azoty, Zakładu Azotowego Kędzierzyn, mogę powiedzieć, że realizacja przebiega zgodnie z oczekiwaniami technicznymi. Jesteśmy na etapie rozruchów poszczególnych urządzeń. Rozruchy przebiegają, mogę powiedzieć, w miarę pomyślnie, odbywają się z dużym zaangażowaniem, determinacją. Nie ukrywam, że też z jakimś małym sukcesem. W tej chwili jeszcze trwają ostatnie sprawy związane z końcówką montaży. Zaawansowanie realizacji inwestycji jest liczone prawie że na 100% w montażach, 100% w oprzyrządowaniu, prawie 100% w zakończeniu spraw związanych z pomiarówką, z systemem sterowania. No i rozpoczęły się rozruchy dość intensywnie. Swoją prelekcję miała również spółka Rafaco Engineering, zajmująca się m.in. kompleksowym serwisem instalacji ochrony środowiska. Była to także okazja do zaprezentowania nowo powstałej spółki RENK Nano. Przy udziale pani prezes Agnieszki Wasilewskiej-Semaj, prezes zarządu Rafaco, jak również pana wiceprezesa Tomasza Tomczaka, poprzez kontakty z firmą Nano byliśmy w Seulu, podpisaliśmy memorandum, co dało jakby pierwszy impuls do działania dalej. Więc w kalendarium jest to tak, że 29 czerwca to był ten pierwszy moment podpisania memorandum o współpracy. Kolejnym elementem było ustalenie pewnych warunków, w których będziemy się poruszać, działać. No i 13 września w obecności notariusza w Raciborzu została spółka Nano, RENK Nano powołana i zaczynamy działać. Jest bardzo duże wsparcie firmy Nano, dlatego że po stronie badawczej, po stronie laboratoryjnej, po stronie doświadczenia referencji jest to firma już istniejąca na całym świecie, realizująca projekty na całym świecie. Celem jest właśnie pokazanie naszym potencjalnym klientom oferty zakładu azotowania spalin, tudzież zakładu nowego naszego zakładu, naszej spółki córki RENK Nano, spółka z o.o., który będzie oferował usługi serwisowe dla istniejących instalacji katalitycznych. Z tego względu właśnie jest to zupełnie nowa impreza, aczkolwiek podczas niej również wygłaszamy referaty związane z innymi rzeczami, między innymi z tymi z blokiem w Kędzierzynie Koźlu, jako że gospodarzem tej imprezy jest grupa Azoty ZAG. Nie bez kozery wybraliśmy to miejsce na tą konferencję, dlatego że w dniu jutrzejszym ma się odbyć wycieczka po zakładach w Kędzierzynie, gdzie ma być prezentowany obiekt właśnie mniejszy. Nie chcieliśmy zapraszać klientów do dużych instalacji typu Połaniec, typu Kozienice, żeby ich jakby nie wystraszyć ogromem tych instalacji. I patrząc na frekwencję, wydaje nam się, że to nam się udało. Odzew w tym średnim segmencie jest bardzo duży, 120 uczestników. Jest to po moich doświadczeniach w ostatniej konferencji całkiem niezły rezultat i jest to poza tym nasza pierwsza konferencja, więc była duża trema przed realizacją i mamy nadzieję, że przyniesie ona naprawdę wymierne korzyści dla Rafaco w przyszłości. Mamy dość sporo przedstawicieli tych mniejszych elektrociepłowni, MPC-ów z całej praktycznie Polski. Niektórzy się powdokowali z północy, z Suwałk, z Olsztyna. No świadczy to o tym, że pomimo jakby pozornej dobrej informacji na rynku, ci te osoby czy przedstawiciele tych firm chcą dogłębić ten temat przed tym momentem, kiedy sami będą musieli się zmierzyć z tym problemem u siebie. Cechą charakterystyczną konferencji, jak i zakładu od azotowania spalin Rafaco S.A. jest indywidualne podejście do klienta i wypracowanie dla niego najlepszych rozwiązań. Podczas licznych prelekcji specjaliści służyli radom i odpowiadali na pytania uczestników. To była pierwsza, ale pewnie nie ostatnia tego typu konferencja, ponieważ patrząc na frekwencję, dyskusja na temat instalacji ochrony środowiska jest niezwykle potrzebna.